Duże, małe, malutkie, kolorowe, znane od pokoleń – klocki. Tę inspirującą zabawkę wykorzystywali uczestnicy warsztatów z Lego Robotyki zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim przez Miejskie Centrum Kultury. Są to specjalne klocki, które w swoim zestawie zawierają różne silniki, czujniki. Teraz akurat mamy grupkę 4-7-latków, które będą stopniowo wprowadzane w tajniki w ogóle uruchomienia silnika, uruchomienia czujnika. Także poza budową, doczepianiem klocków, doczepiają też odpowiednie elementy elektryczne, które potem są programowane w takim programie dla dzieci, bardzo przystępnym. Z klocków powstały sanki. Dominik, powiedz, jak chcesz, żeby twoje sanki wyglądały? Żeby się ruszały i były takie duże. Zadanie, choć nie było proste, to z pewnością pouczające. Dzieci miały bowiem styczność z zagadnieniami matematycznymi, a nawet fizycznymi. W momencie, kiedy tworzymy saneczki, wiemy, że po prostu pewne elementy składowe wpływają na prędkość, wpływają na szybkość, na siłę. I to też sposobem zabawy przekazujemy dzieciom. Na pewno dzieciaki uczą się tego bez instrukcji, więc metodą prób i błędów, wieloma różnymi metodami dochodzą same do tego, jak zbudować coś, co będzie stabilne, co się nie rozpadnie i pojedzie. Gdy sanki już powstały, przyszedł czas na wyścigi. Trzeba je było więc zaprogramować na laptopach. Każdy zespół dostaje laptop i z dziećmi wspólnie pokazujemy im, jak przeciągać komendy, jak ustawić prędkość, jak oznaczyć silniki. Każdy silnik ma swoją literkę, więc dzieci są tego specjalnie uczone. I potem tak naprawdę metodą łączenia się bezpośredniego przez Bluetooth te saneczki naszą komendę odczytują i już potem jadą. Z klocków Lego można zbudować wszystko, od rzeczy praktycznych do tych wymyślonych przez najbardziej kreatywne osoby. W klockach Lego można zobaczyć przyszłość, techniczną i technologiczną.